Cześć kochani, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie, który przedstawia absurdy technologiczne. Wiecie co, może się czepiam, bo czasem się czepiam, ale powiem Wam dlaczego się czepiam, bo nie trudno się czepić czegoś, co co nie spełnia swoich, że tak powiem, swojej funkcji. To jest skuter, moi drodzy, chiński pewnej firmy znanej. Jak widzicie jest tutaj dorobiony na życzenie klienta dodatkowy kierunkowskaz, który nieźle wali po oczach. A tutaj jest oryginalny kierunkowskaz, który jest zamontowany seryjnie. Oczywiście, jak wiecie, każdy pojazd musi mieć homologację w naszym kraju i ogólnie na świecie, żeby był dopuszczony do ruchu drogowego. Oczywiście ten pojazd również ma homologację i te klosze i te lampy, i kierunkowskazy oryginalne też są homologowane. Te oczywiście też posiadają polską europejską homologację, przepraszam, więc Polska też, w Polsce można je używać. Ale do czego piję tutaj, moi drodzy? Myślę, że się ze mną zgodzicie. Jak widzicie, ten pojazd, ten kierunkowskaz tego pojazdu, widać, że on coś tam miga. Oczywiście telefon troszeczkę to wy, uwydatnia to miganie tego oryginalnego kierunkowskazu. Ale moje pytanie brzmi kto dał na to homologację moi drodzy. Jadąc w słoneczny dzień za tym skuterem nie jesteśmy w stanie zauważyć tego kierunkowskazu, bo zobaczcie co tutaj jest zrobione. Dopiero teraz ten kierunkowskaz świeci swoją pełną mocą i teraz go dopiero widać nawet z daleka. A zobaczcie pod tym kątem co widać. Praktycznie nic. Jeszcze gdybym zaświecił lampą w to, w to, że tak powiem, w ten kierunkowskaz, to dopiero by były jaja. Pytanie moje, kto, kto takie coś dopuszcza do, do użytku w ruchu drogowym? Kto daje homologację na to? Ja nie wiem. Naprawdę. Moi drodzy, wypowiedzcie się na ten temat, co wy o tym myślicie.